Ja jestem gotowy. To dawaj to. Badamy to. I o co tu chodzi? Jako, że Bartek opuszcza klub i ogólnie opuszczamy Japonię, Bartek dostał masę prezentów od kibiców. Tak, na do widzenia. Tak. I ogólnie to pozwolił mi otworzyć te wszystkie prezenty, natomiast no to by było dość dziwne, bo to są też prezenty dla ciebie i tam też jest sporo takich kartek i listów. Ja też nie chcę tego czytać, dlatego robimy to razem. Pytanie, czy to dramat podziękowań, czy po prostu się cieszą, że już wyjeżdżamy. Dobra, bo ja otwieram, jestem, nie wiem, po co trzymam. Żeby było sprawiedliwie, to ja otworzę wszystkie, a ty będziesz patrzył. Od czego zaczniemy? Tego. Od tego? Pierwszy prezent to dla ciebie, ja nie będę zaglądać. Korespondencję zostawiam Bartkowi. Mimo, że te prezenty są dla Bartka, to też jest spora część zaadresowana też do Anny. Zobacz. Piękna ramka ze zdjęciem. Super prezent, podniesiemy sobie go w domu i będziemy w Polsce. Piękna pamiątka. Dobra, a może to tu? Napisała list, gdzie nie popełniła ani jednego błędu po polsku, ani jednego błędu i wszystkie znaki polskie są bardzo dobre. Czyli, że jest dziękuję za ciężką pracę w sezonie zasadniczym. Ale gdziekolwiek na świecie jesteś, życzę tobie i twojej żonie zdrowia i szczęścia. Akari. Akari sam. Tak, listy będziemy odbierać tu. Tak. Dobra. Ordnung. Musi być. Kolejny prezent. Fish and Paluchy. Paluchy jakieś. Matsunaga. Od roku 1938. Wersja paluszków polskich, może japońskich. Co ja powiedziałam? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to pan czy pani, ale chyba pani napisała bardzo miłą wiadomość i dodała, że jakby mnie mijała na ulicy w Polsce, to na pewno by wiedziała, który to ja, ze względu na mój wzrost. Ale poprzedziła to tym, że chciała przyjechać do Polski i zobaczyć nasz kraj, także... Tak, że co, że wszyscy Polacy wyglądają tak samo, ale to ci widzę wysoki. Tak, ale ja jestem też wysoki, więc na pewno... Bardzo miło, dziękujemy. Znowu otworzyłem, Ania. Bo... Zabierasz mi zabawę. Dobra, to muszę powiedzieć. Takie podłużne, takie kojarzące się z Japonią. No. I to jest kawałek materiału, z którego można stworzyć wiele rzeczy. Bikini, bo tego materiału jest bardzo mało. Co mamy dalej? Tu kurek. Maseczka. Maseczkę do twarzy dostałeś. Ogólnie w Japonii nazwisko i imię tak używa się naprzemiennie, więc często po prostu mówią kurek na Bartka. A oni mówią kurek? Nie, ale są. I Barti dostał maseczkę. Dwie maseczki właściwie, zwiększające. Żebyś był jeszcze bardziej piękny niż jesteś. Ciężkie zadanie. Podarunkowa. Karta podarunkowa. Do Starbucksa? Do Starbucksika. 1500 jenów. Na kawusie. Ja się zaczynają te, które będziesz lubiła. Jaki piękny bukiecik. Bardzo miłe podziękowanie za grę. Sanban kureku. Ile tego jest? No to są same kartki. To są listy i kartki. Wiele z nich jest w ogóle w języku polskim, to jest najlepsze. Słodyki. To jest dobre. Po polsku. Jest przy użyciu translatora napisane, ale jest ok, jest wszystko bardzo, bardzo fajnie. Że w Japonii używa się honoryfikatywnych zwrotów. San, chan i tak dalej.
I tutaj jest na końcu dodane w ramach przeprosin takich, że nie rozumiem honoryfikatywnych zwrotów w Polsce i przepraszam za ten niecenzuralny język. A było to wszystko jest napisane bardzo miło, tylko że po prostu chyba brak tych zwrotów grzecznościowych. Boją się. Ty, tak? Tak, że jest na ty. Także nie ma sprawy, możemy sobie mówić na ty. Co to jest? Ciasteczka w kształcie zwierzątek. To jest hit! To jest obowiązkowa przekąska, jak się z Japonii. To? Tak, 250, no. 250. Polecam. Polecam. Jaki to ma smak, jak to smakuje? Trochę jak takie, były takie chipsy, nie wiem czy są dalej, Monster Munch. Monster Munch, tylko że jeszcze duszki? Z taką posypką, no. Nie, tylko że... teraz się przekonamy. Ciężko jest opisać tego smaku. No właśnie. Nie. To nie są duszki. Słony, ale słodki. Umami. Tak, umami. Taki rybny. Sojowy? Co sojowy? Nie, ale rybny. Troszeczkę ryby. Co z rybą, ma, nie? Nie jest jakby tak ryba bezpośrednio, ale jakaś taka pochodna. Nie wiem, ale są pyszne. Jeszcze coś jest. A to są takie mini snaczki. Onigiri. Trójkącik. Takie paczki lubię najbardziej. No to jest praktyczne. A nie. A, to dla ciebie. To są chusteczki higieniczne i tu jest liścik. Chodzi o moją alergię. Ktoś chyba widział na Instagramie, że mam problem z alergią i po prostu smarkam non stop i też mi podarował chusteczki. Podobny. Praktyczny prezent. Przepraszam, jeszcze jest. Cały karton. Będę mogła smarać i smarać. Także arigato gozaimashita. Jest też taka maska na oczy, rozgrzewająca, relaksująca. Na pewno się przyda. Na łydeczki też jest. Rozgrzewające. Plastry. To chyba dla ciebie. Tak. To twoje łydeczki. Muszę przetłumaczyć to, co jest tutaj. Że tak jak myślałam, ktoś mnie obserwuje na Instagramie i to jest tłumaczenie tego liściku. Czekaj, spróbuję na polski to zrobić, to będzie zabawne. Nosowa objazda. Droga Anno, zawsze sprawdzam SNS, czyli social media. Jesteś taka piękna, że kocham cię bez powodu. Proszę, zajmij się swoim katarem siennym. Katar sienny, z sznikami są liście i nosowa gwiazda. To jest, są te wszystkie słodycze, które były, to są od Nishiguchi Akane. O, origami, jakie ładne. No. To jest super zdanie. Pan Kurek, szanuję twoje kapitaństwo. Jest jeden z listów właśnie. Cudowny jestem. Japoński żura. No jak bardziej, no przecież muszę takie coś pokazać. To fajne, nie? No jest Anna San, ty nic nie mówisz nawet. No w każdym jest wzmianka o Anna San. No ja też chcę czytać, jak jest tutaj jestem wymieniona. Ogólnie są tak miłe słowa i jest tyle wdzięczności w tych listach. Normalnie, ja nie wiem, ja czytam i ja się po prostu rozkulam nad tym. Nie masz tak? No na ziemi to normalne, no wiadomo, wszyscy się uwielbiają. Nie wiem, czy tak. Znaczy no tutaj, w Polsce tak raczej... Ale miłe to jest. Dziewczynę kojarzę, bo ona właśnie rysuje różne rzeczy. Nazywa się Rina i narysowała mnie i Wuldo, który się we mnie zakochał. Tylko narysowała mnie, jak miałem 12 lat. To jest od Riny. Zobaczcie na ten rysunek. Kawaii! Bartisan jest bardzo kawaii. Jedzonko! Wow. Ojejku, jaka sakura! Ale piękne to jest. Arigato mochanko-san i arigato... Fugashi-san. To są ciasteczka takie ryżowe, ale piękne. Są. Nie są ryżowe, są różne. Jest cały secik tego. Tu jest liścik. Tu reszta robione mydełka. I plus taka szmatka, która służy do spieniania. Tu się wkłada do środka, się wkłada tą kostkę mydła. Ten woreczek spienie to mydło. Japanese Hot Spring, jest. Sole do kąpieli. Ja nie wiem, jak się teraz zabierzemy do Polski z tym wszystkim. Do Ania. Do czego otwierasz?
Jest też kartka po polsku napisana, bardzo pięknie, z pięknymi życzeniami. Ayana-san, arigato gozaimasu. Co to jest? Shiro to jest japońska marka kosmetyczna. Perfumy mają przypominać zapachem sakury. Sakura. Sakura desu. Arigato gozaimashita. O, to jest to zdjęcie, które rzuciłeś, tak? Tak, i właśnie... Do kurek! Co tam, nie podzieliłeś się? No, miłe bardzo. Mogę coś przeczytać? Dobrze, jak tam będzie coś takiego dość intymnego, no nie będziemy tak pokazywać. Mogę przeczytać? No jak chcesz. Do kurek. Przede wszystkim dziękuję, że zdecydowałeś się przyjechać do Japonii w trakcie swojej kariery siatkarskiej. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem przez 4 długie lata wspierać się w Japonii w World Dogs Nagoya. Te 4 lata wydawały się długie, ale były bardzo krótkie, ale są dla mnie bardzo krótkie, ale są dla mnie bardzo ważne i mam wiele wspaniałych wspomnień. Nie czytam dokładnie słowa w słowo. Tak. Dlatego tak mi przykro, że opuszczasz ten zespół, ale co więcej, otrzymałem od ciebie tak wiele. Zwłaszcza ze względu na twoje człowieczeństwo. Dlatego kibicuję ci, gdziekolwiek się udasz. Dziękuję, że pewnego dnia wykorzystałeś moje zdjęcie w swoim poście na Instagram. Jak już pisałem wiadomości, bardzo się ucieszyłem, że odnalazłeś moje zdjęcie i słyszałeś tak wspaniałe słowa. Poza tym jest to jedno z najszczęśliwszych wspomnień, jakie kiedykolwiek zabrałem. Ten prezent jest niewielki, ale jest to zdjęcie tego, co znałeś za dobre wspomnienie. Cieszę się, jeżeli ci się podoba. Minęło dużo czasu, ale chciałbym jeszcze raz podziękować za to, że zdecydowałaś się przyjechać do Japonii. Te ostatnie 4 lata z tobą były świetne, zabawa każdego dnia i bardzo się ucieszyłem, że mogłem cię wspierać w pobliżu. Za każdym razem, gdy cię poznawałem, wiele się nauczyłem i był to okres 4 lat, podczas którego mogłem się bardzo rozwinąć. Dbaj o siebie, a my zawsze będziemy się wspierać. Życzymy wszystkiego najlepszego w Japonii. Zapraszamy do odwiedzenia nas ponownie w dowolnym momencie. Zapomniałem, nie mogę doczekać ponownego spotkania w Fukuoka w czerwcu. W czerwcu jest Genel, nie? Tak. Do Ania. A to od kogo jest? To jest od Ai. I to są pałeczki. Czerwone dla mnie, niebieskie dla ciebie. Zdecydowałam. Tak, no to jest dla mnie. Liścik. Tak. Kura, ciasteczka. Co tam mamy? Wszystkiego najlepszego, kochani. To dali zgniecione. Świeże kwiaty. Były świeże, teraz są już troszeczkę wysuszone. Te prezenty ogólnie leżały, no za 3 dni na pewno leżały już w tych kartonach i nie otwieraliśmy ich. I tam były też świeże kwiaty, właśnie się zorientowałam dzisiaj. No i troszeczkę już były takie ledwo żywe. I te elementy, które się ruszają, no po prostu hit. Loft! Mój ulubiony sklep! Proszę bardzo, szkurę. Kolejna porcja. A poczekaj, bo tu jest coś bardzo, bardzo ważnego. Anna. Ja nie mam nazwiska, ja po prostu jestem Anna. Tak. A pokrywanka też. Tak. A, ale wiesz co jest najlepsze? Czułam sobie w brodę, że nie zamówiłam na Amazonie właśnie. Ręczniki to są takie pluszowe, miciowe. O. To jest chyba od mnie właśnie. A to jest, tak, to jest Kaori-san. Nie, ta papateria japońska jest naprawdę najpiękniejsza. Plus Sakura, plus Shiba Inu. To jest fajne. To jest fajne. Nie tłumaczę translatorem, ale chyba wiem o co tu chodzi. Co wiesz, co tu chodzi? Hello Kitty. Dostałam medal. Hello Kitty. A za to? Jakie to są zasługi? Że jestem super turbo kawaii? Tak. Za najbardziej kawaii osobę na tym mieszkaniu. Może ty byś coś pokazał, nie ja tu prezentuję. Nie, gdzieś. No ty działaj tam. I kolejna kartka. Zobaczcie, z Sakurą. I jest Shiba Inu, jest Staszek się buja tam. Prezent od Sayaka-san. O kurcze! Co to? Ulala! To jest jakiś kwiat suszony. Ma prezentację, no niesamowite. Podem? No to proszę. Nie, to jest po prostu chyba takie do ekspozycji, tak? A nie, material wood pulp. To jest w środku? Wiesz. A to nie wiem, co to jest.
ręcznik, ale w dotyku jest taki... Specjalny ręcznik. Tak, tak, tak. Coś jest tak. No tutaj jest napisane. Dziwny sobie materiał. Specjalnie zrobiony. Bardzo ciekawe, ale będziemy dalej, bo nie mamy za bardzo czasu, bo Bartek za jakiś czas musi się zawijać, bo gdzieś tam jedzie coś tam, nie wiem. Uuu, to jest chyba starbacik. Tak. Od kogo? Musisz ty przeczytać. No to kanji to byś chciała to przyznać. Ale tu jest napisane chyba. Arisa? To jest z miejscem właśnie. O. Kuba. Super. A ja wiesz, że ja nie mam żadnego takiego? Wiem właśnie, ja miałam, zapisałam sobie właśnie, żeby kupić te kubki. Ale super, i jeszcze jest jeden. Trzęsie się? Nie, wydaje ci się. Jaka na tym trzęsę? Może wiem. Jeden dla mnie, jeden dla ciebie. Mamy set to cały. O, zobacz. Kto to? Mamik. Nawet Bartko umieścili na kubku. No naprawdę musimy chyba jeszcze jedną paczkę do tego Polski, co? Prezydent. Czy oddasz swój głos na swojego przyszłego prezydenta? To jest autentyczne zdjęcie do ramki. Ścimi Zusa. Słodyczki. Ja dostałam coś takiego już. A to jesteśmy my? Baruteku. Anna. Coś takiego, tylko że takie poduże dostałam też z Hello Kitty. A to są beloczki właśnie z naszymi imionami. Miu, od Miu. Miu-san. Arigato gozaimashita. A to jest koperta, ja się zastanawiam o co chodzi. A, to jest takie DIY. Wow! I ten kod. Myślisz, to jest ten sobie kod? Jak coś jest z Sanrio, to ja już... Nie, już jestem zajarana. To dla mnie. To Kiko Kameisan. Hello Kitty. Uwielbiam. Japonia to Hello Kitty. To jest tak kosmetyczka z Hello Kitty! Dobra, nie będę tego otwierać teraz. Pokaż. To jest taka jedna z największych fanek naprawdę. I Wuldox Nagoya i moja robi takie rzeczy. Nie znam, ale podziwiam. A, tu jest ta pani. A to jest Yukiko, dobra. Tak. A możliwe, że ją poznałam, tak. To jest bardzo często właśnie na meczach i zawsze nam daje prezenty. Te kartki 3D są... kozackie. Kuryku! Kuryku! Bartoszu! Kureku, to są kubeczki. Tu jest taka notka, że podczas świąt pije się alkohol. A, bo to są te wystawki. Tylko nie wiem, czy to nie jest wystawik właśnie, no tak. Czy chyba jest tak, że się wstawia szklany i się polewa do niego, aż się wyleje. Tak? Naprawdę, coś takiego. To jest do zupy miso, tak mi się wydaje, za rzadki. Ale co ja tam wiem? Chyba do jedzenia, bo ma datę ważności. To jest zupa. Zupka. Hello Kitty, obstawiam, że to jest dla mnie. Jaka słodka! OGN. Szklana. Do zaparzenia mam herbatkę. A, to Uniqlo. Ale super, sobie prezentu nie mogę. Jeszcze więcej herbatki. Koniec? Tak. Ojejku, ale było fajnie, ja nie chcę przestawać. O dziwne, muszę dostawać prezenty. Kto nie lubi? Nie, no generalnie prezenty prezentami, ale muszę powiedzieć, że to jest zarąbiste naprawdę. Ilość miłych słów i podziękowań robi wrażenie. Nawet się trochę rozczuję. Tak. No. Nie, taki twardzie. To jest ilość. Tu są tysiące słów. No z tymi tysiącami słów to przesadziłeś. Myślę, ale że tutaj nie. Myślę, że nie. Naprawdę tego jest bardzo dużo. I to jest tyle dobroci i życzliwości zawarte, że na serduszku mi się ciepło robi. I wiesz, że piszą też do mnie, to też jest miłe, ale że też piszą o tobie takie miłe rzeczy i tak cię doceniają. Dobrze, to ja podsumuję tak, że muszę iść do toalety i zamówić sobie. No czekaj, ale powiem jeszcze po japońsku tak ładnie. Myśl tak. Domo arigato gozaimashita. Tak? Dobrze. Na 3, 2, 1, tak? Dobra, dobra. 3, 2, 1. Domo arigato gozaimashita. I zróbmy to jeszcze, to też jest takie słodkie. Jak to się robi? A to się robi tak. Nie, to ją krzywdę.
Cringe! Bardzo, czemu tego nie pokazałeś? No bo w jednym liście jest napisane, że ktoś zrobił dla nas breloczki. I tu jest, że ktoś wybrał pingwina, ponieważ twoja głowa wygląda jak pingwin. A ten list i tutaj ktoś napisał PS. Czytałeś? Dobre! Dzięki! Chamskie to było, ale... Strasznie to było chamskie. Ania? Ale to było takie japońskie. Pingwinku. Ania! Wspaniałe poczucie humoru. Bardzo mi jest cieplutko na serduszku i po takiej dawce pozytywnych wiadomości. Nie chodzi o te prezenty, bo wiadomo, że to jest super dostawać prezenty, ale te listy same i to, że oni pisali po polsku, może to naprawdę wymagało pracy. Super to doceniam. Bardzo mi jest, no nie wiem, tak mi się miło zrobiło. Też masz tak, Barti? Że taki jesteś, masz coś takiego? Jestem bardzo wdzięczna i straszny smutek, że to koniec. Mam nadzieję, że miło spędzić ten czas z nami, ze mną i z moim gościem, który właśnie się zawinął. I dziękuję, że byliście. I do zobaczenia w kolejnym filmie.